wrocławskich targach dobrych książek. W tym roku Komisja Europejska jest gościem honorowym, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni i bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy. Mamy różne publikacje dotyczące Unii Europejskiej, każdy znajdzie coś dla siebie i najważniejsze jest też to, że to jest wszystko bezpłatne i przygotowane dla Państwa, żebyście mogli z tego korzystać i czerpać wiedzę z rzetelnych informacji o Unii Europejskiej. Przed chwilą dowiedziałem się od pani Sylwii Majchert, że w grudniu marnujemy o 25% więcej żywności niż w każdym innym miesiącu roku, tak? Dzień dobry, Sylwia Majchert. Ja jestem autorką dwóch takich książek. Ta jest poświęcona niemarnowaniu jedzenia, a potem są przepisy na składniki, które my najczęściej wyrzucamy. Mieliśmy niesamowite warsztaty dla dzieci, na których uczyły się same zrobić sobie książkę, zrobić sobie komiks. Mieliśmy warsztaty z gotowania bez marnowania. Poza tym spotkania literackie z Martą Dzido, spotkanie z Kasią Wągrowską, Sylwią Majchert, Aretą Szwurą i kolejne spotkanie z Tomkiem Samojlikiem, Adamem Wajrakiem i Cecylią Malik. Pośród laureatów Europejskiej Nagrody Literackiej mamy Martę Dzido. Nagrodę tę otrzymała za książkę Frajda, która to książka dzięki tej nagrodzie otrzyma wsparcie finansowe i zostanie przetłumaczona na inne języki europejskie.